wszystkie odcinki jechaliśmy dobrym tempem i równym tempem, nie było jakiegoś szaleństwa. Na trzecim odcinku, na takim dosyć ciasnym zakręcie, nawet nie szybkim, bo to na trzecim biegu, po prostu auto lekko się zaślizgnęło na błocie, no i dosłownie brakło 5 cm, no i otarliśmy się o drzewo. Na tyle to była mocna ocierka, że nas obróciło, nie było miejsca, gdzie nawrócić, musieliśmy podjechać z powrotem, znaleźć miejsce do nawrócenia. No i ostatnie 10 km tego odcinka jechaliśmy na zburzonej geometrii. Po prostu to auto, no nie czułem się pewnie i już nie ryzykowałem. Tempo drugiej pętli było bardzo dobre, było równe, czyste, nie popełnialiśmy większych błędów. Notowaliśmy czasy w pierwszej szóstce. Mimo że czasami zdarzały się jakieś drobne niedociągnięcia, to uważam, że na te kilometry, co my mamy przejechane, a co przejechał Jan Kopecki już przejeżdżając Monte Carlo i dziesiątki testów, jest ok, jest super i myślę, że jutro będzie jeszcze lepiej.